Ja mam taką prezentację, która, która powstała w sposób dość, dość ciekawy, bo w ogóle to jestem, jestem z HFM. HFM to jest pierwsza, największa, najlepsza agencja influencer marketing. No i my jakiś rok temu wpadliśmy na taki bardzo dziwny pomysł, który spowodował, że z dnia na dzień staliśmy się ekspertami od Snapchata. I zaraz powiem, jak to się stało, ale bardzo dużo osób zaczęło do nas przychodzić z pytaniami właśnie o, o tę platformę i o Snapchatterów. No, i tych pytań było na tyle dużo, i, i się powtarzały, że my sobie zrobiliśmy taki wewnętrzny ranking tych pytań. I od najczęściej powtarzających się do mnie i sobie e, ułożyliśmy te pytania, zrobiliśmy prezentację i teraz sobie chodzę z tą prezentacją i opowiadam. E, tak więc zaczynamy. Pierwsze pytanie, takie najbardziej ogólne oczywiście, ale cały czas numer jeden, jeżeli chodzi o Snapchata i Snapchaterów. O co w ogóle chodzi? Tak? Słyszę Snapchat, Snapchat, nie mam pojęcia o co w tym chodzi. Najczęściej oczywiście te pytania w takiej, w takiej postaci pojawia się od nie wiem, od managementu, od dyrektorów marketingu, właśnie jakby im starsza osoba, tym zadaje to pytanie w taki sposób. No i my na początku staraliśmy się to tłumaczyć w taki jakiś najbardziej banalny pomysł, sposób, taki najbardziej oczywisty, czyli, czyli tak standardowo, nie? Snapchat to jest taka aplikacja, korzystają z niej głównie młodzi, wysyłają sobie fotki, krótkie wideo, Video, te fotki zaraz znikają. I tak mówiliśmy, i mówiliśmy, i z każdym słowem w, w oczach tego interlokutora coraz większa pustka. Nie? Dobra, to nie, to może, to może inaczej. To mówiliśmy, no, drogi, e, drogi panie dyrektorze, e, niech pan sobie ściągnie tę aplikację i zobaczy, jak to działa. To w ogóle totalnie idiotyczny pomysł, najgorszy w ogóle, jaki, jaki, jaki mogłem mieć, no bo, no bo taki pacjent ściąga sobie tego Snapchata, odpala i mówi, kurwa, zepsute, nie? Jakby <śm> nic nie ma, jest jakieś lusterko, nie? Jakby, jakby w ogóle mam taką teorię, że liczba yy, zainstalowań i odinstalowań Snapchata w, w, w grupie wiekowej 25, plus. zanim na stałe ten Snapchat zostanie w smartfonie, jest jakieś 7-8 razy. To jest 7, potem kurwa. To bez sensu, usuwam, tak i tak w kółko. Tak za ósmym razem jest szansa, że taki, że, że, że taki kolega już zaczyna kumać, o co w tym, o co w tym chodzi. Więc, więc te standardowe metody tłumaczenia, czym jest Snapchat, czym, dlaczego ci Snapchaterzy są tacy popularni, dlaczego teraz media tak głośno, głośno o, to, o tym mówią, zawiodły, więc my sobie ukuliśmy taką wewnętrzną definicję, która naszym zdaniem najlepiej od Odzwierciedla w takim jednym zdaniu istotę, istotę tego, tego medium. Pozwolę sobie tę definicję zaprezentować. Otóż Snapchat to według nas po prostu to jest mobilna telewizja na żywo. Mobilna Dlatego, że Snapchat, jak pewnie się orientujecie, jest serwisem, produktem, nie wiem, którzy mówią serwisem społecz społecznościowym, niezwykle silnie związanym ze smartfonem. I z niczym innym. Snapchat nie ma w sobie niczego związanego z desktopem, z tym starym, starym internetem, ma takie DNA bardzo, bardzo, bardzo mobilne i o tym będę pewnie mówił i powtarzał kilka razy, bo to jest niezwykle, niezwykle istotne dla, dla sukcesu tej, tej platformy, więc jest bardzo mobilny. Druga rzecz to, to jest telewizja. Ta najpopularniejsza funkcja Snapchata, czyli to My Story, Czyli to, co na przykład robimy o fashion, wrzucając każdego dnia setki zdjęć i wideo o jej życiu, układa się w, to, w taki, taki stream, taki bardzo telewizyjny stream. To jest telewizja z jej życia. To jest bardzo, bardzo telewizyjne, jak sobie o tym pomyślicie. I trzeci element, na żywo. To nie jest takie na żywo e, jakby stricte, tak jak, nie wiem, kojarzymy teraz Facebook Live, tak? że to jest jeden do jednego na żywo, albo to, co znamy z Periscope'a. To jest sprytniejsze na żywo. Ja to, ja to nazywałem do tej pory almost real time, wczoraj widziałem, że Amerykanie już to jakoś ładnie, ładnie, inaczej nazywają, nauczę się, ale to jest takie na żywo, takie opóźnione trochę. Nie trzeba tu i teraz oglądać tej mafaszyn, żeby ją oglądać. Masz 24 godziny, żeby sobie to nadrobić bardzo sprytne rozwiązanie, bardzo, bardzo skuteczne. Czyli to jest nasza definicja snapchata i to jest definicja, która z doświadczenia wiemy, trafia do wyobraźni na przykład naszych klientów. No bo jak, jak nawet osoba, która nie ma zbyt wiele wspólnego z internetem, usłyszy, że po prostu może zaistnieć, w bardzo popularnej mobilnej telewizji na żywo, Oto to działa, działa do wyobraźni i rzeczywiście ta definicja naszym, naszym zdaniem dość, dość dobrze od, oddaje istotę, istotę tej platformy. Następne pytanie, tak, to przed chwilą była troszeczkę dyskusja mniej więcej na ten temat. Tak? To jest pytanie takie podszyte, tak, takim sarkazmem, to jest pytanie z, tyzą, z tezą. Tak? Snapshot, przecież to tylko dla dzieciaków, gimbaza, bez sensu. Więc, więc my traktujemy to pytanie w dwojaki sposób. Jakby z jednej strony traktujemy to jako, jako zarzut, a z drugiej strony jako pytanie merytoryczne i odpowiedzi też są dwie. Jakby pierwsza, pierwsza odpowiedź jest nasza, tak, to jest dla gimbazy, i rzeczywiście, jak sobie popatrzymy na chociaż te szczątkowe dane, które Snapchat, Snapchat udostępnia, tutaj to, to są akurat jakieś tabelki u nich na stronie dostępne, to rzeczywiście to jest bardzo młoda platforma, jest bardzo intensywnie używana przez ludzi tam w wiek 25, to jest max. No i spoko. Tylko że my odwracamy to pytanie, i mówimy tak, no dobrze, to jeżeli to jest tylko dla gimbazy, a to jest zarzut, no to ja pytam drogi marketerze, na przykład droga coca Cola. jeżeli masz produkt, z którym chcesz trafić do młodych, do tych teensów, to jak chcesz to zrobić, jeżeli nie na Snapchacie? Co, może na głównej Onetu wdasz baner, czy tam na głównej gazeta.pl? No, powodzenia, nie? Na Facebooku, no ci młodzi jakby mają konto na Facebooku, nie? Ale jakby oni tam są, żeby powiedzieć mamie na Messengerze, że nie będą o 22, tylko o 23 w domu. Oni tam nic już nie wrzucają, to jest trochę obciach, nie? Więc to, to pytanie, które jest zarzutem, my odpowiadamy, no dobrze, spoko, ale jakby jak chcesz dotrzeć do tych teensów, to w tym momencie w internecie to jest jeden w zasadzie z najbardziej skutecznych kanałów. Ja zaraz będę mówił o, o danych i o, o liczbach użytkowników tej, tej, tej platformy to bardziej wam to uzmysłowi a to jest taki przykład, taki, jak się prowadzi agencję, to czasem różne ciekawe historie się wydarzają, żeby podkreślić to. To jest Patryk Woźniak, robimy z nim sporo różnych rzeczy, a to jest taka anegdota a propos tego, co mówiłem o Facebooku. To jest typ, który tam jest wysoko w rankingu z Snapchata, duży Snapchater i z nim negocjowaliśmy, znaczy negocjacje, przegadaliśmy gadaliśmy przez Stefan, negocjowaliśmy dla, dla marki udostępnienie jego wizerunku do jakiejś tam kampanii digitalowej, bo klient się zorientował, że jak wrzuci Obrazek z influencerem to musi 10 razy bardziej klika niż obrazek zrobiony przez agencję. No, och, spoko. No i z nim gadamy i tam mówimy, ile by to kosztowało, co, by z tym, co, co byśmy tam z tą jego twarzą musieli zrobić. No ja tak gada, gada i w pewnym momencie pyta. Ej, a, a słuchajcie, ale gdzie to ma chodzić? A mówimy, e, no na Facebooku. Ue, na Facebooka sobie wrzucajcie w ogóle. Tam, tam, nikogo tam nie ma. Okej. Okay. Nie, bo to są takie właśnie rzeczy, które oprócz liczb i danych, które mamy, jak słyszymy od takiego człowieka, którego obserwuje tam codziennie kilkadziesiąt tysięcy na Snapchacie, on nagle mówi, że na Facebooka sobie wrzucajcie tam i tak nikt tego nie widzi, ale na Instagrama niech was ręka boska broń. Tak? Więc to są takie dla osoby w moim wieku, która, która też jakby z Facebookiem zaczynała patrzeć na Bartka dawno, dawno temu, to jest szok, nie? Że, że takie rzeczy się dzieją. A to są badania takie zrobione w Stanach na nastolatkach cyklicznie i tutaj fajnie widzimy, jak... Jak z, każdą, z, z każdym półroczem rośnie procent nastolatków, które po prostu uznają snapchata za, za, za pierwszy social network. Ciekawe, że Instagram siada. Facebook trochę dodał tych te emotikonów, teraz różnych, nie? Fajnych, troszeczkę mu skoczyło. Stara się, patrzy, co tam snapchat robi, stara się tam coś podprowadzić, ale, ale, ale w tej kategorii wiekowej to jest, to jest hegemon. To są takie dane, które wczoraj gdzieś zobaczyłem, więc jeszcze ich do końca nie oglądałem, ale to też są dość, dość szokujące liczby. To są e, codziennie, liczby codziennie oglądanych e, wideo na, 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 na Facebooku po lewej stronie i na Snapchacie po prawej. Się trochę rozjeżdżają tutaj e, kwartały, ale zobaczcie, jakby Snapchat, ma mniej więcej taką samą liczbę wyświetleń wideo każdego dnia co Facebook? Jak? Dalej. To też jest, wczoraj to, to znalazłem. Zobaczcie tutaj tabelę na końcu. 2015 rok, żółte to jest liczba udostępnianych zdjęć na, na Snapchacie, a cała reszta to tutaj zaznaczona to jest wszystko, co ma Facebook. Facebook, WhatsApp, co to jeszcze jest, Messenger. Nisza, nie? malutki serwis, z którego nikt nie korzysta. No właśnie, to jest dalej. Przechodzimy do tego pytania numer 3, które bardzo często się powtarza. No dobrze, panie Traczyk, jeśli taki mądry jesteś, to ilu tych użytkowników na Snapchacie w Polsce jest? No i to jest trudne pytanie i trudna jest odpowiedź, bo to pytanie trzeba by zadać temu typowi, to jest Ewan Spiegel, jeden z założycieli Snapchata, bardzo ciekawa postać z różnych powodów, ale jeden z powodów, dla których jest ciekawą postacią, to jest to, że ma ciekawą strategię, jeżeli chodzi o komunikowanie tego, co osiąga Snapchat, jeżeli chodzi o liczby. Nie komunikują. Ile jest użytkowników Snapchata w Stanach? Puff, domyślcie się, nie? W Europie to już w ogóle, a już w Polsce zapomnijcie. Nie? Oni tylko co jakiś, czas, co jakiś czas wrzucają taki PR stunt, jakiś się pojawia taki komunikat. W tym miesiącu Snapchat miał więcej wyświetleń wideo, wideo niż Facebook. Nie? I wrzucają to sobie i wszyscy tam szerują, wrzucają itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. tam Zuckerberg dostaje wylewu, nie? Trzeba było zaproponować 12 miliardów, nie? Nie 6? i sobie tak jadą, więc generalnie to jest zabawne do, do momentu, w którym ktoś nam zadaje takie pytanie, ile jest tych użytkowników w Polsce. E, więc nie ma twardych danych na to, I to jest po prostu pierwsza odpowiedź. Snapchat nie mówi, ile ma użytkowników i myślę, że to jest jedna z ich strategii wkurzania cuka i powydawania, że takie prezentacje trzeba pokazywać i, i, i wzbudzać zainteresowanie Snapchatem. Natomiast my... A właśnie, to teraz może jest moment, żeby powiedzieć, jak to się stało, że, że staliśmy się tymi ekspertami w Polsce od Snapchata. Otóż mniej więcej w maju tamtego roku sobie pomyślałem, że, że warto byłoby zrobić w ogóle coś takiego jak ranking tych Snapchaterów, tak? bo wiedzieliśmy, że ten Snapchat rośnie, a nie było zupełnie żadnych danych. Więc jeżeli słyszeliście tam o, o jakimś rankingu Snapchatterów, to jest nasze dzieło. Zrobiliśmy ten, zrobiliśmy ten, e, ten, te, ten ranking, to było jakiś maj, chyba maj, tak, proszę o maja, czerwca tamtego, Tamtego, tamtego roku. I zrobiliśmy to metodą mega chałupniczą, bo jak wiecie, o ile do Instagrama, Facebooka można się tam podłączyć przez API, pobierać jakieś dane i to oni są w miarę otwarci, tak Snapchat nic nie udostępnia. Więc nasza metoda robienia rankingu jest następująca. Otóż mamy specjalnego operatora od rankingu, który siedzi przy Skype'ie i przez Skype'a ma fashion, się łączy z nami, odpala swoją aplikację Snapchata, klika na swoje. Statystyki, przykłada do ekranu, my to weryfikujemy, zapisujemy i w ten oto sposób powstał ranking Snapchata i tak już go aktualizujemy. Zaawansowana technologia, natomiast innej metody nie ma. Co ciekawe, cały, i to ja jestem cały czas w szoku: jesteśmy pierwszym cały czas rynkiem na świecie, który w ogóle takie zestawienie ma. Polska jest jedynym krajem, który ma ranking Snapchaterów. Nikt się nie wziął za to, ani w Stanach, ani w Indonezji, ani we Francji. Brawo Karol, możesz głośniej. Dzie dziękuję bardzo. Więc to, to, jest, to jest ciekawe, i bardzo dużo rzeczy zaczęło się dziać, jak zrobiliśmy ten ranking, bo myśleliśmy, że zrobimy taką ciekawostkę branżową. Zresztą Tomek, to, to muszę wspomnieć: że Rzeczywiście, Tomek wraz z Orange'em nam przy publikacji tego rankingu pomógł, delikatnie go sponsorując, moim zdaniem zbyt delikatnie, no ale dobra, nie będziemy tego wywlekać teraz. Natomiast, natomiast myśleliśmy, myśleliśmy trochę, że robimy taką ciekawostkę branżową, ale, ale okazało Okazało się, że drugiego dnia nam wywaliło serwery. Bo e, okazało się, że nie tylko branża się tym zainteresowała, nie tylko influencerzy, którzy nagle masowo zaczęli zakładać konta na Snapchacie, jak zaczynaliśmy drugiego tam czerwca to było 35 Snapchaterów w rankingu, a już tam miesiąc później tam wszystkie abstrahuje tego świata, e, zaczęły atakować Snapa, więc, e, więc nie tylko nie tylko influencerzy się zainteresowali, ale co ciekawe, w związku z tym, że na Snapchacie nie ma takiej jakiejś funkcji, żeby sobie wyszukać kogoś, kogo można dodać, nie ma czegoś takiego jak, nie wiem, proponowanie jakichś ludzi do obserwowania, czy, czy, czy znajomych, a my daliśmy te duszki takie po prawej stronie, które umożliwiają dodawanie ludzi, to okazało się, że zrobiliśmy spis treści polskiego Snapchata i dzieciaki masowo po prostu zaczęły przychodzić na ten ranking i dodawać tych ludzi do obserwowanych i do tego momentu tam ten ranking odwiedziło już ponad 2 miliony osób, tudzież 2, 2 miliony Razy, więc, więc w związku z tym, że, że zrobiliśmy ten ranking, to, to jesteśmy bardzo z tym Snapchatem kojarzeni. Wracając do pytania, ilu jest tych użytkowników w Polsce? Więc tego nie wiadomo, natomiast my. Szacujemy na podstawie statystyk, które udostępniają nam influencerzy, jak i na podstawie wyników kampanii, które realizujemy, że na pewno w tym momencie jest co najmniej każdego miesiąca 3 miliony użytkowników sprzęta w Polsce, jakby to na bank. Podejrzewam, że jest dużo więcej, ale nie mamy to papierów, więc nie szarżuję, ale 3 miliony jest na pewno. Jeżeli sobie to przełożymy do tego, że to jest sama młodzież to się okazuje, to okazuje, że w zasadzie wszyscy młodzi w Polsce, którzy mają smartfony, korzystają ze Snapchata. Dalej, jak robimy ten ranking? To jest dość istotne, żeby zrozumieć znowu siłę tego, tego medium. Otóż teraz tak, jak, jak korzystacie ze Snap'a i macie tu Majstory swoje i wrzucacie tam różne fotki czy tam wideo i sobie jesteście zalogowani jako użytkownicy Snapchata, to dokładnie przy każdej fotce w MyStory, tudzież wideo, macie dokładną liczbę osób, która to majstory zobaczyła. To, to, jest, to są unikalni użytkownicy, bo jak jeszcze raz klikniecie, to zobaczycie loginy tych osób. Bardzo, bardzo precyzyjne, bardzo precyzyjne statystyki. I teraz ta liczba, którą my tutaj pokazujemy, tam to już jest dezaktualizowane, bo teraz na pierwszym miejscu jest Angelika, ona ma tam tę liczbę około w wysokości 190 tysięcy. I teraz tak, 190 tysięcy to jest liczba, którą taka Angelika, czy tam Ma Następna, ma na jednym kawałku tego majstory, czyli na jednej fotce, albo na jednym wideo, z jednego dnia. Czyli jak, jak sobie Ma wrzuca fotę i mówi, nie wiem, pisze, tam wychodzę do sklepu, tu i teraz, to ona tam w ciągu 24 godzin na tej jednej fotce zbiera około 150 tysięcy osób, osób które to widzi z jednego dnia. Jest teraz pytanie, tak, no okej, okay. jeżeli MaFashion wrzuca tych fotek i wideo każdego dnia, tam 200, 300, 400, które układają się do to MyStory, tak, no to jeżeli jedną fotkę widzi około 150 tysięcy osób, no to ile osób widzi ją przez cały dzień? Pewnie troszeczkę więcej. Dyskusje o tym, czy to jest dużo więcej, czy, e, czy, 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 czy nie e, są, ale pewnie trochę więcej. Dalej, żeby taką mafaszyn w ogóle móc zobaczyć, trzeba byłoby ją wcześniej trzeba ją wcześniej zasubskrybować w ogóle, tak? Czyli liczba subskrybujących mafaszyn musi być jeszcze wyższa. I teraz dalej, jeżeli weźmiemy sobie nawet ten nasz ranking, który pokazuje tylko 100 osób i sobie weźmiemy na przykład, nie wiem, mafaszyn, która tam jest na drugim miejscu i weźmiemy, nie wiem, z 12 miejsca jakiegoś gamera, który ma tam pewnie, nie wiem, 80 tysięcy, 90 tysięcy osób, Eee, już, już, już już przyspieszam. I teraz zastanowimy się, jaka jest współoglądalność tych ludzi, no to jakaś tam współoglądalność między fanem gamera am, a Fashion musi być, ale jaka? Czy to jest 100%? Na pewno nie. Nawet jak to jest 80%. Jak sobie to zsumujemy, to i zastanowimy się, ile tych użytkowników na w Polsce musi być, to jest na pewno dużo więcej niż te 3 miliony. Więc to też jest dość szokująca e, informacja. Dalej, to jest takie podsumowanie, trochę porównanie Snapchata i, i, i Snapchaterów do tych jakby sąsiadujących kanałów, sąsiadujących platform jak YouTube i Facebook. W przypadku Snapchata mamy to, co tu jest napisane uczciwe reviews. Czyli jak, nie wiem, macie na przykład wideo na YouTubie, już jak się czepiamy tego psa pająka, czy tam człowieka pająka, to, to jedźmy dalej. Jak pająk to mu zbierał pierwszy raz milion viewsów po, po, nie wiem, po miesiącu czy po dwóch, to było wielkie święto, ale to był content, który tam był wyświetlany, embedowany setki razy, wrzucany na główne, główne portali, tak? W zakładkach ktoś to tam trzymał, oglądał 100 tysięcy razy. W przypadku Snapchata, to albo jest obejrzane w ciągu 24 godzin przez unikalnych użytkowników, albo nie ma. Teraz można sobie to porównać. Po drugie, na Snapchacie ten content jest full screen. tak? Na Facebooka jak jest wideo, tam ma perdyriad viewsów, to, to zliczane jest wszystko, co tam przeleci przez ten newsfeed. Na chwilę się zatrzyma, nawet tego nie widzisz, tam się pokręci trochę, jest views. Tutaj nie ma gdzie uciec z tym. To jest full screen. Bardzo, bardzo, um, bardzo intensywny. Dalej. A to taka ciekawostka, to przeskoczę, bo to już. Bo, bo nie mamy czasu. Dalej, kampania na Snapie. Przecież to bez sensu taki mały serwis, nisza. Nie będę się tutaj nad tym rozkliwiał, pokażę tylko dwie, dwa slajdy. To jest kampania, górnolotnie mówię, powiedziane. Dla McDonalda zrobiliśmy chyba jesienią, latem tamtego roku. Cztery osoby, czterech Snapchaterów, cztery osoby, czterech w ciągu jednego dnia przejechało dla McDonald's tam z Katowic do Elbląga z okazji jakiejś tam sponsorowali SK Music Awards. Cztery osoby, nie? I potem sobie zliczyliśmy, tam wzięliśmy te wszystkie snapy, które oni zrobili dla McDonald's, sobie tam skrupulatnie, znowu wysoka technologia, nie? Jakby w Excelu sobie spisaliśmy i zobaczyliśmy liczbę wyświetleń. I to był taki pierwszy moment, w którym powiedzieliśmy wow, nie? Cztery osoby, 12, w ciągu jednego dnia 12 minut wyświetleń. Jakkolwiek by z tym nie dyskutować tam, to jest mała telewizja, nie? Drugi raz, jak powiedzieliśmy Wow, i wtedy już powiedzieliśmy, OK, trzeba w to iść, to zrobiliśmy taką bardzo wtedy małą kampanię dla, dla wydawcy aplikacji Rebel. To aplikacja skierowana do, do młodych, wydawnictwo Nowera Era przyszli do nas, poprosili, żebyśmy w jakiś sposób pomogli im w wypromowaniu tej aplikacji. Chodziło o downloady, to jakby performance'owe. Nie, nie było tutaj żadnych, ż, ż, żadnych kombinacji. No więc co zrobiliśmy. Znowu prosta rzecz, trójka młodych, młodych ludzi miała swoim fanom po prostu pokazać, że jest taka aplikacja, yy, to jest na przykład Angelika, która tam po szkole przyszła, powiedziała, a tutaj jeszcze mam taką aplikację, to jest Rebelto, tam jest, tam, 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 są klasy, można dodawać, są jakieś ściągi, więc nic więcej. Tam było już trochę Instagrama do tego, ale potem okazało się, że Instagram nie miał, nie miał z tym zbyt wiele wspólnego. No i to, co się dzieje? Z poniedziałek dzwoni klient. I klient mówi, kurde, wypaliliście nam całą kampanię na dworcu, jaką mieliśmy na ten rok, nie? Bo teraz mamy tak, Snapchat, tam nie ma żadnego klikania, nie? Tam nie można dać żadnego linka, więc co robiły te dzieciaki? Mówiły tam Rebel Tu, Rebel To, tam jeden namazał na ekranie tę nazwę źle, w ogóle tam z błędami, nieważne, towarzystwo poleciało połowa do App Store'a, a połowa do Google szukać, co to jest. Nie? I nie wyłączyli kampanii, więc spaliły dzieciaki całą kampanię. Więc my się przestraszyliśmy, że na rozrabialiśmy. Okazało się, że w drugim zdaniu klient mówi: Dosypuje drugie tyle, jedziemy. W ciągu weekendu te, te, te dzieciaki, troje dzieciaków zrobiło, nie mogę dokładnie powiedzieć, ale zrobiło kilkadziesiąt tysięcy pobrań w targecie. Tak, był taki pik w ciągu weekendu. Bang. Potem policzyliśmy, ile musiałby klient wydać na, na, na tę ilość pobrań. Standardowymi metodami. Tam można kupować jakieś te pobrania. Wyszła 1 siódma budżetu, i musiał pewnie, by to robić tam z rok, żeby te pobrania zrobić. Więc to był taki drugi moment. Wow, zrobiliśmy do tej pory tych kampanii pewnie kilkadziesiąt, nie dziś na to, nie, nie ma czasu na opowiadanie o tym wszystkim, ale pokazuję tylko, żeby, żeby wam pokazać, że to jest naprawdę potężne medium, nie tylko zasięgowe, nie tylko zasięgowo, ale też, też performanceowe. Już przyspieszam, przepraszam. Czy przykład z YouTube, nie będę tego znowu analizował, to oni krzyczą, że za, za długo mówię, tylko jedną rzecz chcę powiedzieć, przepraszam, bo to ważne jest. Um. I wiadomo, jak ten Snapchat zaczął rosnąć, to w Stanach szczególnie tam socjologowie i różni marketerzy zaczęli się rzucać na te dzieciaki i tam zamykać w fokusowniach, zadawać im pytania, żeby dowiedzieć o co chodzi. I tam test, pytania, różne odpowiedzi, natomiast większość odpowiedzi jest i sprowadza się do jednego hasła jest po prawej stronie sobie namazałem. To hasło brzmi no social pressure. Co się okazało? Okazało się, że wrzucanie zdjęć na przykład na Instagrama, to w życiu nastolatków jest trauma. To jest dramat. Wrzucasz zdjęcie na Instagram, to jest mega stres. Patrz, przychodzisz po weekendzie w poniedziałek do szkoły, ja po drodze... Moja ulubiona przyjaciółka z, z ławki obok. Ile ona będzie miała serduszek pod swoim zdjęciem, co koledzy napiszą? To jest mega stresujące. To jest naprawdę straszne. Na Snapchacie? Pff, whatever. Nie ma żadnych serduszek, nie ma żadnych lajeczków, nie ma żadnych komentarzy. Ja jestem też gwiazdą. Tak? I okazuje się, że to jest najważniejsza wartość dla nastolatków Snapchata. Że, że nie ma tego ciśnienia, które jest na Facebooku, które jest na, yy, na, na Instagramie. Siódme pytanie, już przyspieszę, dalej są już same nudne. Jaki ma sens wrzucanie na, na Snapchata czegoś, co znika? Tak? Bo to jest też marketerzy pytają, nie? Bez sensu, jak, wrzucę, jak zrobię jakiś materiał na YouTube i tam na bloga wrzucę, to będzie wisieć yy, dwa lata i będzie inwestycja, nie? To, że nikt tam drugiego dnia na to nie zajrzy, nieważne. Tak? I znowu to jest pytanie, które my odwracamy. A jaki jest sens wrzucania do internetu czegokolwiek, co nie znika? To jest, to jest sytuacja, w którą wprowadził nas Zuckerberg, że jak coś wrzucisz na, na Facebooka, to to zostaje na zawsze tam i to zawsze będzie mogło być ocenione. Co się dzieje tam, mieliśmy pierwszą, pierwszą rozmowę o rekrutacjach. Co się teraz dzieje, jak, jak, jak ludzie kończą studia i zaczynają chodzić na rozmowy rekrutacyjne? Od czego się zaczyna? Od przeglądania swojego profilu na Facebooku i czyszczenia wszystkiego, co mogłoby mnie skompromitować. Bo co robi każda osoba, która chce zatrudnić jakąś osobę? Zaczyna od przeglądania jej profilu na Facebooku, tak? To jest masakra. Tak? To tak, tak, tak my nie gadamy ze sobą, tak nie wyglądają relacje międzyludzkie. My w ten sposób nie rozmawiamy, nie stresujemy się tym, że to zaraz będzie gdzieś tam skatalogowane, wyrzucone, zarchiwizowane. Potęga, potęga, potęga Snapchata polega na tym, że on o wiele bardziej naśladuje naturalny sposób komunikacji ludzi. Nie ma, w życiu nie ma lajeczków, nie ma komentarzy pod wszystkim, co powiemy, nie ma stresu, że to zawsze gdzieś tam zostanie, ktoś może to wy, wyciągnąć. I to też wykorzystujemy w, w pracy dla, dla Marek, bo Marka na tym też może wygrywać, bo też pojawia się w tym, w tym naturalnym kontekście. Eee, ósme pytanie. Jezus Maria Traczyk, dopiero się ogarnęliśmy z tym Facebookiem, nie? prezes już na Twittera nie wchodzi, uf, a ty przychodzisz znowu z jakimś cholerstwem, się teraz, będziemy się z tym teraz męczyć przez następny rok. E, więc nasza odpowiedź jest taka, że jakby nie śpieszmy się z tym. Znaczy, oczywiście są marki, które już pozakładały własne kanały na Snapchacie i niektórzy sobie całkiem dobrze, dobrze radzą, ale zasadniczo nie od tego za, 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 zaczynajmy. My proponujemy, żeby się wkręcić, to w ogóle to rzeczywiście zacząć od, od influencerów, bo influencerzy lepiej to robią, a, a dają nam mnóstwo możliwości. My zrobiliśmy też potem taki ranking marek na Snapie. To jest aktualna, Aktualna mniej więcej wersja. Pierwsze miejsce Coca-Cola, gratulacje. Piąte miejsce Orange. Ale jak sobie porównacie te liczby, popatrzcie, potężna Coca-Cola, numer jeden w Polsce na Snapchacie. Ile tam jest? 84 tysiące. Ma fashion. Albo nie, jeszcze lepiej, Angelika, nie? Tada, tam 180 tysięcy. Jeszcze jakby, no powiedzmy sobie szczerze, Coca-Cola ani Orange nie nadają na tym snapczecie cały czas, od czasu do czasu coś tam robią. Jakby ja to rozumiem, bo to trudne jest. A tamta, non-stop, nadaje, nie? I tam je w ogóle nie spada, cały czas to oglądają tam. Mój szacunek jest taki, że, że, że poziom od maksymalny do, do minimalnego oglądalności tych snapczeterów do 80% tylko spada. Jakby to jest niesamowite. Ludzie są przyklejeni do tego. Kto jest największy na polskim Snapie? To już o tym dużo mówiłem, możecie sobie zajrzeć albo na HFM, albo na bezpośrednio top 100 co jest ciekawe w tym rankingu i to poruszałem u, 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 u Tomka w książce, tak? że my mamy do czynienia z platformą wideo, niewątpliwie. Ale mamy do czynienia z platformą wideo, która jest dość demokratyczna. Mówię teraz na przykład o blogerach, którzy jak się pojawił YouTube, trochę, trochę, trochę znaleźli się w trudnej sytuacji, bo nie wiedzieli co z tym zrobić. Niektórzy próbowali wejść na YouTube, a coś tam zrobić, ale odbili się, to strasznie się od tego odbili. Tak? Bo to trudne, bo YouTube to jest klasyczne wideo. A trzeba mieć pomysł, scenariusz, mieć twarz odpowiednią, kręcić to, zmontować, opublikować. I dlatego pod tym względem YouTube jest trudny. Snapchat jest bardzo prosty, bo to wideo powstaje niejako przy okazji. Więc jak sobie popatrzycie na ranking, to oczywiście są tam youtuberzy, ale jest mnóstwo blogerek modowych, mnóstwo jakichś ludzi, których jak pokazujemy, to często jest pytanie, kto to jest? A, mówimy, a to jest fryzjer ma fashion. 80 tysięcy osób każdego dnia ogląda? Nieważne. Ale to też jest ciekawe, tak? że pod tym względem to jest o wiele bardziej demokratyczna platforma, a, a jest platformą wideo. Jak zrobić kampanię na Snapchacie? No, przejść do HFM, FM. Do jakich akcji marketingowych Snap jest najlepszy? I to jest właśnie ciekawe, że, że, że Snapchat jest mega uniwersalny, bo jeżeli sobie wyobrażycie cokolwiek związanego z waszym produktem, usługą co chcielibyście na przykład pokazać w jakimś, albo jakbyście mieli możliwość w jakimś kontekście telewizyjnym, to Snapchat jest do tego super, bo Instagram ma swoje ograniczenia, jest statyczny, ładne zdjęcia, koniec. YouTube jest bardzo wymagający, bo żeby na YouTubie coś zrobić, to Ula opowiadała o tym, tak, to jakby to jest duże przedsięwzięcie, duży YouTuberzy, jakby zaangażowane mnóstwo osób, strasznie dużo to kosztuje, tutaj można wpleść w to życie relacjonowane na co dzień przez snapshatterów w zasadzie wszystko. Czy to jest recenzja produktu, czy to jest unpacking, czy to jest pokazywanie jak produkt działa, lakier do włosów jak wygląda, używanie lakieru, skutki używania lakieru, relacje z eventów. Mnóstwo rzeczy można robić i rzeczywiście jest to bardzo, bardzo pojemna platforma. No i ostatnie pytanie. E, takie już bardziej bardziej niszowe, bo mówimy często o tym, że Snapchat jest taką odrębną platformą. I pytanie o to, czy można w jakiś sposób krosować te, e, te, te, te kampanie, e, jak najbardziej. I taka ciekawostka. A propos dwóch platform, które ze sobą konkurują w oczach ich właścicieli, że, Facebook, że, że Instagram i Snapchat są jakby w zasadzie nie oddziel, jakby nierozdzielnymi platformami dla snapchaterów. To jest ciekawe zjawisko, bo, bo Instagram zaczął służyć trochę jako taki, jako taki czat. Dla Snapchata. Na Instagramie na przykład dziewczyny, nie wiem, na Snapchacie mówią, zostawiajcie pytania pod ostatnim zdjęciem na Instagramie. Wieczorem po prysznicem jak wyjdę, to będę odpowiadać na te pytania. I bardzo popularny format w postaci QA. Tak więc, pomimo tego, że Snapchat rzeczywiście jest platformą zupełnie inną pod wieloma względami, to jak robimy kampanię, to bardzo, bardzo często. Łączymy, bo, bo z innymi platformami bardzo fajnie się uzupełnia. To było ostatnie. Jeżeli ktoś jakieś pytanie, to bardzo śmiało proszę. Dziękuję.